Witam Was i zapraszam Was na moją recenzję konsoli Xbox 360. Moja przygoda z konsolami następnej generacji rozpoczęła się przez wielki dylemat: PlayStation 3 czy Xbox. Miałem do wyboru Xbox w wersji premium 20-gigowej albo PlayStation 3 40 giga. Zdecydowałem się na konsolę Microsoftu poprzez większą bibliotekę gier i lepszego pada, którego zaraz zaprezentuję. To tak, na razie na moją konsolę posiadam 5 oryginalnych gier. To, no 5. Carbona, czwórkę, Burnouta, Halo i PGR-a. No to zacznijmy tak, o, teraz pokaz konsoli. To jest wersja z nowym chłodzeniem. Posiadam to. Dysk, który zaraz wyjmę. Muszę zrobić chwilę przerwę, muszę nadawać komórkę. Zaraz wracamy. Przepraszam Was za przerwę. Wracamy tylko, bo z dyskiem twardym pokazywałem. Dysk twardy 20 giga, on się wyjmuje, spróbuję go wyjąć, chociaż ciężko będzie jedną ręką. Jest. 20 giga. Konsola, z której prezentuje się następująco. Sorry, że taka bez tyła. Trzeba było jakoś gdzieś powiedzieć. Tak, o. AV wyjście, HDMI, USB, RJ45, wyjście na zasilacz. Konsola została wyprodukowana w październiku. Wielkie logo. Stacja dysków. Wyjaśnia kartę pamięci, drugie do wyszukiwania tego. To jest do wyszukiwania kontrolerów. Podczerwień. No i oczywiście włącznik, bez którego żadna konsola nie dałaby rady działać, nie? No cóż. Odstawmy i lecimy dalej. Toporny zasilacz. On jest ogromny. Sorry, że nie widać, ale nagramy wieczorem. No dobra, i to będzie już koniec. A, pad. Xbox Guild, dwa analogi, pusty, LBRB, przyciski AX, YB, tak, start, select, wyszukuj. No i to baterie. Wygodniejsze niż w PS3. Dobra, to ja kończę swoją recenzję i żegnam Was.